Magazyn sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego w radiu dla Ciebie. Ze mną w studiu, przypominam, Piotr Mosur, Tomasz Sokołowski, byli znakomici piłkarze Legii Warszawa. Witamy. O Legii jeszcze porozmawiamy, ale musimy skończyć wątek reprezentacji Polski, który zaczęliśmy w pierwszej części. Tomek, pytanie do Ciebie na początek. Nie wiem, czy też tak miałeś, tak podsumowując ten mecz z Albanią. To była taka moja pierwsza myśl, że po tym, co widzieliśmy w Warszawie, okej, wygraliśmy wysoko 4-1. Nie zasłużyliśmy na tak wysokie zwycięstwo. Albańczycy wściekli po tym meczu, że tak to wszystko poszło. Spodziewałem się, że u siebie na swoim terenie, gorącym terenie, wypowiedzą nam taką małą piłkarską wojenkę, że trochę się zrobi tego taki, z tego taki szalony mecz. To nic takiego nie miało miejsca. Mieliśmy naprzeciwko siebie drużynę słabą generalnie, bez argumentów. No tak, ale u siebie oni też z Węgrami wygrali. To też nie jest taka drużyna, która będzie nie wiadomo jak wygrywała, w jakim stylu, bo to też gdzieś ich ogranicza, tak, ich potencjał. Przed tym też mieli swoje problemy tutaj, czy covidowe, czy kontuzje. Wygrali na ciężkim terenie 3 dni wcześniej właśnie z Węgrami, no to to gdzieś ich taka pewność wzrastała, tak? I byli przed nami. My musieliśmy to spotkanie wygrać, także tutaj nastawienie, taktyka. Ten mecz nie był piękny dla oka, jak z jednej, jak i z drugiej strony, tak? Brakowało na pewno Roberta w ofensywie, który dawał, czy skupiał na sobie, czy poprzez swoje zagrania. Tu go nie było, można powiedzieć. Czy w meczu z San Marino też dużo chciał i też tych efektów nie było. Czyli można powiedzieć, że tutaj no gdzieś Robert, jego tutaj gdzieś się zatrzymało to wszystko, tak? I oni się najbardziej Roberta obawiali, słusznie, tak? Tylko właśnie, jak nie idzie drużynie narodowej, to właśnie Robert jest tym zawodnikiem, który nam tą daje jakoś, albo sam strzela, albo gdzieś skupia na sobie i w tym momencie jest łatwiej reprezentacji. Ale my się w tym spotkaniu, powiem ci szczerze, takie moje odczucie jest, my się męczyliśmy. Ale nie widziałeś tej kontroli w drugiej części przede wszystkim? Znaczy, jeśli nie widziałem, coś miało znaczy się kontrola, wydarzyć, ale to raczej z naszej strony niż z tak, strony tylko rywala. Kontrola jest tak, że my te spotkanie mieliśmy wygrać, nie zremisować. Ale remis też byłby okej. Okej, no ale patrzysz później, że my gramy z Węgrami, tak, że mamy zdobyć punkty, ci Albania jedzie na Anglię, tak, Węgrzy remisują z Anglią i myślisz, że tam wszędzie będzie łatwo punkty? Nie, tak nie jest. I to pokazuje, że Węgrzy też prowadzili te spotkanie z Anglią i jakby wygrali, to dalej wszyscy mają realne szanse. Cała tutaj Węgry, my i Albania. A my no, jasne. Przed tym spotkaniem, no dla nas tylko zwycięstwo, bo to, co później by się wydarzyło, oczywiście remis też, jakbyśmy mieli... Nie mieliśmy sytuacji i byśmy zremisowali, no to też byśmy przyjęli, wiadomo, że Albania jedzie na Anglię i że tam tego meczu nie wygra, a my wygraliśmy z Węgrami. Teraz my jesteśmy w tej sytuacji lepszej. Tak, słuchaj, no miało być zwycięstwo, jest zwycięstwo, ale wywołałeś temat Roberta Lewandowskiego. Okej, to jeśli mamy mówić o jakichś takich minusach tych ostatnich dwóch meczów, no to sporo się mówi właśnie, panie Piotrze, też o Robercie Lewandowskim, który się tam ewidentnie nam przyciął. I nie strzela, w ogóle się do takiej sytuacji nie przyzwyczailiśmy i zapomnieliśmy, że tak może być. Czy się martwimy o niego, czy w ogóle zasłużył na krytykę po tym chyba ostatnim meczu? Powiedzmy sobie szczerze, że na Robercie się wszyscy skupiają. Dwóch zawodników przeważnie zwraca uwagę na Roberta i to jest ten luz na boisku dla innych zawodników, czy dla Świderskiego, czy dla Buksy, którzy mogą coś zrobić w tym meczu, tak? Wiadomo, że Robert od jakiegoś czasu to jest pod obszarem każdej reprezentacji, czy każdego klubu przeciwko któremu gra, że na niego się zwraca, bo on strzela, on bije rekordy, pobija wszystko, tak? My za dużo od niego też nie możemy wymagać, no bo jak już troszeczkę, tak jakby powiedzieliśmy przed chwilą, zaciął w lidze niemieckiej, bo też nie strzelił chyba w 2 kolejkach, teraz nie strzelił 2 razy w reprezentacji, to nie róbmy z tego już jakieś halo, bo zagra jutro w meczu, czy pojutrze w meczu Ligi Niemieckiej, strzeli 2 bramki i wszyscy będziemy znowu Roberta wychwalać. No Robert jest potrzebny bardzo dla tej reprezentacji, wiemy co reprezentacja ma z Roberta. Robert, tak Tomek powiedział, w tych najważniejszych momentach bierze na siebie ciężar, bierze to wszystko. Tylko uważam, że w takim meczu jak San Marino Robert nie powinien grać. Robertowi się powinno dać trochę odpocząć, dać mu, bo pokazało mecz z Andorą u siebie, że Robert wypadł na 3-4 tygodnie, wypadł z Ligi Niemieckiej i wypadł z reprezentacji, nie pojechał z nami do Anglii. Gdyby może był w Anglii, może inaczej była ta tabela wyglądała. Może byśmy tego meczu w Anglii, gdzie przegraliśmy 2-1, może byśmy go nie przegrali. Graliśmy bez Roberta, najlepszego piłkarza na świecie. Mhm. To jest, uważam, za dużo dla niego, bo to jest, wiadomo, to nie jest robot, to jest człowiek, to nie jest maszyna, to jest człowiek normalny, chodzący
po ziemi, tak? I my wymagamy wszystko od niego, żeby on w każdym momencie szlał bramki, a tak się nie da, w piłce się nie da. Sam Tomek dobrze wie, że grałeś z wieloma piłkarzami, którzy byli fenomenalnymi piłkarzami, oni zaistnieli w reprezentacji Polski, czy nie w innych pucharach nie istnieli. Każdy ma słabszy moment. No i to jest u Roberta w tym momencie może być ten słabszy momentem. Tak, no rozmawiamy konkretnie o tych ostatnich meczach. Generalnie no to nie ma osoby najważniejsze, w Polsce, najważniejsze, która by się że nie ma kontuzji. Najważniejsze, że nie ma kontuzji. To jest. To jest najważniejsze. A to, że później będzie strzelał prędzej, czy później będzie, czy wejdzie na tą półkę, że po prostu co by nie dotknął, co by nie zrobił, to po prostu samo będzie wpadało i tak się, i tak będzie się działo, czy to w klubie, czy później w reprezentacji. No i z innej strony jeszcze temat, bo faktycznie generalnie reprezentacja bez Roberta, wszyscy jesteśmy tego samego zdania w ogóle. Nie ma o czym rozmawiać, ale mam wrażenie, że te dwa ostatnie mecze po prostu mu zwyczajnie nie wyszły i też nie ma co zwalać ale też, na to, wiesz co, że... z meczu San Marino, jak masz tylu... Oczywiście, no to tam sam Robert... To ja skończę. Dobra. Z jednej strony możemy mówić, że jest tak, że każdy rywal się szykuje na Lewandowskiego, że ma tam obstawę trzech czy czterech w okolicach pola karnego i nawet jeśli przegrasz jak Albania czy San Marino, to cieszysz się, że zatrzymałeś Roberta Lewandowskiego. Czy odpowiada wam takie podejście, że Robert Lewandowski, nawet jeśli sobie stoi w okolicach pola karnego i czyta gazetę, to i tak wykonuje pracę, ponieważ absorbuje uwagę trzech obrońców. Tak, ale też widziałem akurat w tym spotkaniu, jak już wracałem do San Marino, kilka jego zagrań, no troszeczkę takich było... On wiedział, co chce zrobić, tylko jeszcze zawodnicy nie wiedzieli, że tam powinien się znaleźć dany zawodnik, tak? A dużo tyle było zmian w tym spotkaniu, szczególnie z San Marino, że też nie wiadomo, czego można było się spodziewać. I też zabrakło tej płynności, tej dokładności między zawodnikami. I tutaj ja bym troszeczkę gdzieś upatrywał. A to, że potwierdzicie to, że skupia na sobie dwóch, trzech, bo on jest najgroźniejszy i wszyscy wiedzą o tym, tak? Reszta dopiero... Ci, czy Świderski, czy Buksa dopiero wchodzą do tej kadry i dopiero jakby dają znać, że też wiele znaczą, tak? Ale ci San Marino to wie, że Lewandowski tylko jest najgroźniejszy. A tak nawet jak patrzymy sobie na tego gola Świderskiego z Albanią, gdzieś tam na slow motion pokazane dośrodkowanie i właściwie Robert sobie stoi gdzieś w okolicach tam linii pola karnego. Dyryguje. Wszyscy gdzieś tam patrzą w jego kierunku, że co ten Lewandowski zrobi, tymczasem tam sobie biega. Z drugiej strony Świderski, pach i a to jest zera. A coś takiego też widziałem, takie zdjęcie jak Messi gra, czy w Argentynie, czy gra w Barcelonie jeszcze swego czasu, to wszyscy się skupiają na nim, bo od niego najwięcej zależy, czy on, gdzie on jest najważniejsze, najgroźniejsze zagrożenie, tak? A inni w tym momencie przez swoje ustawienie i też, że inni zawodnicy nie tylko podają do Roberta, ale szukają też innych opcji i to właśnie pokazuje i to jest znamienne i to właśnie, tylko teraz bym was się zapytał, czy szczególnie Piotra, bo ja bym widział Świderskiego, bo taki jest umiejętności ma i tak się porusza i tak, że ja bym go widział przy Robercie, to jest dla mnie. Tomek, trener ich widzi na treningu. Tak, on ma ich na treningu, widzi, który lepiej wygląda. Co do Buksy. Buksa też nam strzelił bramki w dwóch meczach pod rząd. Chyba cztery bramki strzelił w dwóch meczach. Czyli nam dał jakiś ten. Wiadomo, że Świderski może być zmiennikiem, może być super zmiennikiem, który wchodzi na te 20-30 minut, robi różnicę. Bo w tym momencie on zrobił tą różnicę. Tą bramkę dołożył, tak się mówi, dostawił dobrze nogę. I wiem, że on jest takim, jak go wpuszcza zawsze, to on coś zrobi. Coś zrobi. Coś jest bardzo niebezpieczny. Tylko tak? Popatrzysz na profil Buksy i jego profil, to kto by dla ciebie, ty, patrząc na to, jakbyś widział ich? Bo tam gdzieś, tylko wiadomo, pewno, że to nie masz na treningu, tylko na meczu, jak patrzysz, pod tak? Tym względem, że jest bardziej dynamiczniejszy. Dynamiczny znaczy inaczej jest. Się porusza, inaczej szuka porusza, grania inaczej gdzieś, szuka tak? Może niż takich dwóch wysokich. Oczywiście, że Robert niżej może zejść i inaczej się zachowywać. No, i wtedy Buksa... Nie jest szybkościowcem. Buksa to jest zawodnik, który piłkę do niego lub dobra wrzutka, to on będzie kończył akcję, tak? Świderski to jest takim napastnikiem, który się będzie poruszał za Robertem, gdzie Robert może strącić głową, może ją zgrać mu i on się zabierze z tą piłką i może to wykończyć, tak? Widzimy, że nie boi się grać ani prawą, ani lewą nogą, czyli daje sobie radę, tak? Co do grania w powietrzu, nie chcę oceniać go, bo nie widziałem go tak dobrze, żeby oceniać, tak jak powiedziałem ci wcześniej, na treningu go nie mamy, nie widzimy. Widzi go trener Sousa i trener ustawił tak. Ja powiem w tym meczu, mamy pretensje do trenera Sousy o dużo rzeczy, czy skład taki i tak. Ja uważam, że na razie się broni wynikami. Bo wyniki po tym, mieliśmy zrobić 6 punktów, zrobiliśmy 6 punktów, tak? Dla nas najważniejsze jest teraz ograć na wyjeździe Andorę i wygrać z Węgrami. I nas więcej już nic nie powinno interesować. I szykować się na od chyba marca na baraże, na koło trafimy. Bo to jest najważniejsze. Najważniejsze w tym momencie.
Walczymy też o to rozstawienie w tych barażach, tak jest. Więc jeśli wygramy te dwa mecze, to mamy to wszystko już jak w banku. Świderski i Buksa, no to dobrze, to ten temat w takim razie. Wraca za chwilę zdrowy, w pełni formy Arkadiusz Milik. I piątek, który już tam jest. Już powolutku odzyskuje dawny blask. I co wtedy? To tu będzie jest to duży problem dla trenera. Jest to duży problem, ale ten pozytywny problem, tak? Bo trener ma wybitnego napastnika Lewandowskiego i koło tego ma czterech zawodników, których może ustawić. Milik może by grać tego zawieszonego, może grać cofniętego, ale to już musi trener decydować. On będzie ich widział na treningach. Ja uważam, każdy trener chciałby mieć taki kłopot, żeby mieć wybitnego napastnika, najlepszego napastnika na świecie, czyli Roberta Lewandowskiego, plus czterech zawodników, którzy mogą pociągnąć ten zespół, bo pokazywali, czy Milik, czy Piątek, czy Świderski, czy Buksa strzelają bramki w tych meczach, które nam są potrzebne. To już jest tylko szczęście trenera i dobry jego wybór. Tak. Oprócz Roberta i Wojtka Szczesnego w bramce, Piotr Zieliński ma bardzo duże notowania u trenera Sosy i tutaj trzech jest takich, że co by się działo, oni muszą grać. I teraz trzeba podporządkować innych zawodników, żeby wkomponować ich, żeby ta kadra funkcjonowała, żeby kreowała sytuację. I tutaj gdzieś jest duże na pewno pole do zagospodarowania, żebyśmy, też się przy piłce utrzymywali, nawet na terenie Albanii, żebyśmy grali gdzieś akcje wielopodaniowe. Nawet pod presją, nawet pod dużym kalibrem takiego spotkania i kibiców nieprzychylnych, żeby ta kadra właśnie się rozwijała, że nie liczyła na to jedno dośrodkowanie czy na zmienników, ale żeby miała ten mecz pod kontrolą. No dobrze, to tak się mówi zazwyczaj, jak chce się uciec trochę od odpowiedzi, że trener tam jest bliżej i widzi ich na treningach, więc wie lepiej. No ale dobrze, zakładamy, że wszyscy są gotowi, w pełni formy, Milik wraca, strzela gole tam u siebie w klubie, przychodzi mecz arcyważny i na kogo stawiacie obok Lewandowskiego? Oprócz Lewandowskiego, ale mamy, mamy Piotra Zielińskiego, gdzie musimy zagospodarować. Ja bym go wtedy na przykład czy to będzie Krychowiak w tym momencie, czy to będzie Klik grał troszeczkę defensywnego, ja bym wtedy Zielińskiego cofnął do środka pomocy przykładowo i wtedy troszeczkę się gdzieś robi przestrzeń żeby wykorzystać drugiego napastnika, czy nawet trzeciego napastnika Świderskiego, czy Milika w takim momencie, tak? Jeżeli chcemy grać piątką, czyli trójką obrońców plus wahadłowi. Bo to na to raczej nie wchodzi rachuba, że zmienimy całkowicie wszystko, pomieszamy, że zmienimy całą koncepcję linii obrony. Ale jak zostaje trójka obrońców, tak jak jest teraz, stabilna, już drugi mecz się sprawdza, na zero z tyłu, dobrać do odpowiednich wahadłowych, kto by to nie był. Piotka Zielińskiego, jeżeli chcemy gdzieś tą ofensywę gdzieś zagospodarować, to gdzieś jakiś taki może taka możliwość jest gdzieś w tym momencie, bo Piotek też co będzie radził tutaj w środku pomocy i będzie częściej pod piłką. Czyli Tomek, ustawiłbyś Zielińskiego na ósemce tak zwanej, tak? Tak. Krychowiaka czy Klicha byś dostawił na szóstce, tak. A tu byś szukał dziesiątki, bo wiadomo, że dziewiątka. Jeżeli jest Milik w gazie i jest Robert w tym momencie, plus Świderski, gdzie i mamy trójkę ofensywnych zawodników, czy będzie to Piątek jeszcze dodatkowo, czy to będzie Buksa, jeżeli chcemy tak ustawić, a ten Milik będzie taki jeszcze dochodzący, no mamy taki kapitał i teraz trzeba tylko tak zagospodarować, jeżeli to Sosa widzi taką opcję czy coś, żeby tak zagospodarować taki potencjał w tym momencie, czy to będzie dobrze funkcjonowało, tego nie wiemy. Czy jeśli wróci Milik w swojej najwyższej formie, to dla wszystkich będzie miejsce? To właśnie, i teraz jest kwestia, też chciałbyś wykorzystać ten potencjał, który masz, tak? Bo oni mogą grać. Milik może niżej, bo tak grał wcześniej przy Robercie Lewandowskim. Czy będą grali razem, a Świderski będą grali taką trójkę na pastini. Czy będzie Buksa grał razem z Robertem i plus na przykład Milik podwieszony? No to jest taka opcja, że tylko trzeba to wszystko zgrać. Czy oni potrafią grać ze sobą? To jest pytanie. Czy potrafią funkcjonować, poruszać się tak, żeby reprezentacja miała z tego korzyść? Dobrze, jeśli chodzi o minusy, to właściwie zamknęliśmy temat. Jeśli chodzi o plusy, o obronie, Tomek, wspomniałeś, tak? Że właściwie trójka bez zarzutu. Jako cały zespół ale oczywiście trójka też ma znaczenie, plus doszło dwóch wahadłowych w tym momencie, ale cała trójka. Uważam, że fajną robotę też zrobili w środku pola Krychowiak i Moder może słabi, ale Klik jak wszedł w drugiej połowie, to zrobił to był monolit całego zespołu, że oni dobrze asekurowali się, pomagali, bo widać było, że Krychowiakowi zależało, żeby się bardzo pokazać w tym meczu, bo brał, biegał, dużo brał na siebie ciężaru, ale
dużo miał odbiorów takich, tak zwanej szóstce, gdzie mu, że to nam tego brakowało w niektórych meczach, że on miał to co powiedział na początku Kasiu Węgrzyn, że miał, przyjmował cały czas piłkę na 2, na 3 kontakty, a tu już w niektórych momentach starał się grać szybciej tą piłkę i to też była taka trochę Tomek różnica dla tego zespołu. No chyba ten Sosa wymaga, czy od Klicha, czy właśnie od Krychowiaka, żeby oni szybciej grali, żeby oni właśnie na jeden kontakt, czy maksymalnie na 2 kontakty, bo no taka tego wymaga nowoczesna piłka. Jeżeli będziesz przytrzymywał, no to w tym momencie zwalniasz, a teraz Albania potrafi się dobrze przemieszczać, dobrze się poruszała, aczkolwiek mówię, no w tym meczu, że wspominaliśmy, nie byli też w optymalnym składzie, ale też my na dużo im nie pozwoliliśmy. Także to jest na pewno, to jest plus z tego pierwszego spotkania, gdzie my byliśmy za daleko. W tym drugim meczu już byliśmy bliżej i praktycznie oprócz takiej straty Krychowiaka, co później swój błąd naprawił, to my praktycznie nie dopuściliśmy Albańczyków pod nasze pole karne. Tak było. A jeśli chodzi o plusy, to no sam Paulo Sousa też, można powiedzieć, jest wygranym tych ostatnich meczów, bo zapewnił sobie spokój przynajmniej do wiosny. No ostatnio go tam mocno grillowaliśmy za wszystko. Teraz... Przepraszam, jeszcze w listopadzie gram. Ty już wiosną żyjesz już barażami, tak? Tak, już żyję barażami. Do wiosny sobie zapewnił spokój. Myślę, że tutaj... 4 punkty trzeba zrobić, żeby być spokojnym, żeby grać w tych barażach. No, to jest... To dobrze, to może za daleko wybiegam i faktycznie trzeba to wszystko. Poczekajmy do listopada, do końca listopada zobaczymy. No, patrząc na to, co gramy i jak gramy, to oczywiście, że masz rację, ale jeszcze mówię, no to jest tylko formalność to jest, tak, Arek? Dobrze, to jest zmieniło się wasze trochę podejście do niego po tych ostatnich meczach? Czy dalej mamy więcej ale do niego niż nie, ja tylko mówię, no ja bardziej oczekuję tego, że ta reprezentacja, on chce grać piłką, chce grać po europejsku, chce grać do przodu, tak? Tylko teraz mówię, czy ci wykonawcy, czy ta była presja w Albanii, żeby ten spotkanie wygrać, nieważne w jakim stylu, żeby ta reprezentacja, no, rozwijała się. Jak się rozwijasz, to grasz piłką, grasz płynnie, grasz pod presją, długo się utrzymujesz i z tego kreujesz też sytuację, tak? Kiedy trzeba grać piłką? Też i kiedy trzeba grać dalszym podaniem, bo to też jest taktyka gry, tak? I tego oczekuję od reprezentacji Polski i nie zmienię tego zdania. Dobrze, to jeśli chodzi o reprezentację Polski, to czekamy na jesień i na przypieczętowanie tego miejsca w barażach o Mundial. 12 listopada na wyjeździe z Andorą, 15 listopada w Warszawie z Węgrami, ależ to będzie tam emocja na Narodowym. Już nie możemy doczekać, a mamy, panowie, jeszcze 8 minut. Obiecałem, że wrócimy do Legii, do tego meczu niedzielnego z Lechem Poznań. Umówiliśmy się, że mecz być może taki przełomowy, może trochę odwrócić sytuację w tabeli. Inna sprawa, mówi się, że mecz z Lechem to mecz o posadę dla Czesława Michniewicza. Czy gdyby tak faktycznie było i w przypadku ewentualnej porażki taką decyzję podjęto, to czy ona by się broniła, twoim zdaniem, Tomek? Jeżeli patrząc na występy w Ekstraklasie, to na pewno gdzieś, czy prezes to chyba podejmuje taką, że nie widzi przy tym trenerze, że ten trener może wyciągnąć Legię właśnie z tego kryzysu tutaj w Ekstraklasie. Tak samo nie widział chyba przy poprzednich trenerach, że ich zmieniał, że ten trener, czy zaufanie wobec tego trenera nie dawał mu podstaw, że ten trener może wyciągnąć tą drużynę z tego, że przykładowo odpadała z pucharów i wpadała w ten maraz i tak dalej, że dopiero później się odradzała, jak pamiętam, 2 lata, 2 sezony, w każdym sezonie właśnie w meczu z Lechem, gdzieś Legia gdzieś właśnie w tym miesiącu październiku akurat tak trafiała, że się odradzała. 2 lata temu Rosołek, Rok temu Skibicki. Doprowadził do remisu, tak? Postawienie na młodego zawodnika. Skibicki, a Lopez dopełni, jak sprawdziłem, w 93, że Legia wygrywała w tym momencie z Lechem. Tak? Rosołek strzelił na 2-1. Na 2-1 w tym 2019 sezonie. To też mecz o posadę Wukowicza. No tak właśnie. I to pokazuje, znamienne jest, że jakoś albo nie awansujemy do pucharów, albo mamy te puchary i w lidze nie idzie. I tutaj ciężko jest połączyć. Czy teraz
te dwa tygodnie dało na tyle, że to, co Piotr wcześniej wspominałeś, że na tyle mogli przepracować spokojnie i się dobrze przygotować i mieć troszeczkę na pewno też szczęścia. W każdym spotkaniu jest potrzebne, że będziesz miał tą jedną sytuację, albo nie musisz pięknie grać stylowo, a te spotkanie wygrasz i nabędziesz pewności w dalszych spotkaniach. Tak, ja czekam tylko jeszcze, aż prezes powie... Bo też się mogę spodziewać, że tak może być, tak co powiedziałeś, że to może być jakby, jeżeli ten mecz będzie nawet remisowy czy przegrany, że to może być... Tak decyzję podejmie prezes. Tak, ja czekam tylko, aż prezes powie, że Czesław Michniewicz ma jego pełne zaufanie, więc wtedy już wiemy, że już po Michniewiczu i może mieć spakowane walizki. Panie Piotrze, to pytanie do pana, czy przegrana z Lechem, zwolnienie Michniewicza i pan mówi... Okej, zasłużył, bo do niczego dobrego to nie prowadzi. Mi na pewno się nie podobał ostatni wywiad trenera Czesława Michniewicza, że już myśli o wyjeździe do Rosji. To jest, pokazuje, że on już szuka jakiegoś innego tego rozwiązania B. Powinien się skupić na zespole, na przygotowaniu zespołu do tego najważniejszego, jednego z ważniejszych meczy, bo nie pomijajmy, bo mamy teraz, mają bardzo ciężki tydzień, bo grają u siebie z Lechem, jadą do Napoli i jadą do Gliwic w niedzielę. Takie mają trzy mecze bardzo ważne, żeby zaistnieć jeszcze w Europie, ale przede wszystkim w lidze się obronić przed tym, żeby być w tej górnej części tabeli, gdzie prezes i wszyscy kibice Legii Warszawa chcą, żeby Legia zrobiła mistrzostwo w przyszłym roku, żeby zepsuć Lechowi Poznanie to świętowanie tego stulecia, tak? To jest najważniejsze dla kibiców i powinno być trenera. Trener już myśli o wyjeździe zagranicznym, szuka jakiegoś rozwiązania. To mi się nie podoba. Tak samo jak piłkarze powinni się też skupić teraz na najważniejszym, nie myśleć o Napoli, tylko dla nas najważniejszy jest mecz teraz, czyli w niedzielę, mecz z Lechem. Jak ten mecz z Lechem wygramy, to tak Tomek powiedział, może ten zespół napędzi to wszystko, to co pokazywało rok temu czy dwa lata temu, wchodzili młodzi chłopcy bez kompleksów, strzelali bramki. Tylko tu teraz w tym momencie nie mamy tych młodych chłopców, mamy piłkarzy, których sobie sami trener i dyrektor sportowy dobrali do tego zespołu i teraz trzeba to poukładać, żeby to zaczęło funkcjonować tak jak w Europie, tak jak graliśmy z Leeds. Nie z Leeds, przepraszam, tylko z Leicester. Z Leicester. I musi ten mecz być tak dobrze rozegrany, tylko nie możemy się znowu cofnąć do tyłu i bronić, tylko musimy jeszcze bardziej ofensywnie, bo Lech też będzie czekał na kontry w tym meczu, tak jak powiedział Paweł wcześniej, że Lech będzie chciał grać też na cofnięty i chciał wykorzystać Kamińskiego, czy tych zawodników, którzy są z przodu, którzy lubią wyprowadzać kontry i strzelać. Będzie to bardzo ciężki mecz. Boję się, tak jak to ktoś powiedział, że to taki mecz będzie bardzo taktyczny i skończy się 0-0. A propos tego wywiadu, to chodzi o wywiad dla rosyjskich mediów, którego udzielił Czesław Michniewicz i wspomniał, że chciałby kiedyś pracować w lidze rosyjskiej. Zna język, zna ludzi, rozumie i tak dalej. Może niefortunne było to, że w takim momencie trochę to wszystko gdzieś tam podchwycone zostało przez polskie media i ten wywiad teraz. Mogę powiedzieć, że nie znam jak ten, ale nie sądzę, żeby właśnie tutaj nie chciał zaistnieć jeszcze. Nie chciał się jakby ewentualnie pożegnać po zakończeniu sezonu kolejnym mistrzostwem. No dobrze, to zakładam różne scenariusze. Może to pójść w tym kierunku, w którym poszło w ostatnich meczach z Lechem, że to był przełom i wszystko potem już szło dobrze. Od meczu z Lechem zaczęła się passa Legii Wukowicza i potem już wszystko szło jak po maśle. Ale może pójść w drugą stronę. Jeśli faktycznie Legia przegra, Michniewicza zwolnią, to czy w ogóle mamy jakieś następcy jego? Czy na rynku jest ktoś taki? No to trzeba się rozglądać, szukać alternatywy jakiejś. No wiesz, no na pewno tam gdzieś, jak już myśli prezes w tym momencie, w takim kontekście, to gdzieś już tam na pewno na orbicie coś jest, jeżeli w ogóle rozważa coś takiego, bo to też możemy, że między prezesem a trenerem może coś tam nie iskrzeć, bo też wywiady trenera były takie, że podważał, że nie ma transferów i tak dalej, że z kim trenuje, to też na pewno, ale mogą się coś nie zgadzać panowie między sobą, tak, ale to też... Ten czasem pracuje na tyle rzetelnie, na tyle już jest długo w tym zawodzie i w ekstraklasie, że na pewno to nie jest tak, żeby pstryknąć i zwolnić trenera, który awansował do Ligi Europy. Jest pierwszy w tabeli, tak? Że tutaj łączenie tego może być takim, mogło być kryzysem małym, tak? Ale że wiara prezesa musi być taka, że jest to człowiek, który to potrafi wyciągnąć, tylko czy on właśnie w to wierzy? Ja bym bardziej w tym kontekście szedł. Czy on, prezes, wierzy w
tego trenera Czesława Michniewicza, że on potrafi wyciągnąć. Nawet jak tego tu Legia tylko zremisuje, plus te mecze zaległe, że to później pójdzie w dobrą stronę. Tego nie wiemy, co tam siedzi w głowie prezesa. Tak czy inaczej, taki tragiczny konflikt. No, przegrana z Lechem z jednej strony, zwolnić, w pucharach idzie świetnie, nie zwolnić, w lidze idzie fatalnie. No nie chciałem być w skórze w takiej sytuacji, ale może nie będziemy w skórze prezesa w takiej sytuacji, bo wszystko pójdzie dobrze. No, tak czy inaczej chcielibyśmy mówić o piłce więcej, a nie o tym, czy będzie roszada, czy nie. Liczmy, że Legia się odbije w niedzielę, że ruszy, wreszcie odpali i ogra Lecha Poznań i będzie się rozwijała coraz lepiej w lidze i nie przegra w Napoli i będziemy szli jednym torem i drugim torem do przodu, żeby zrobić Mistrzostwo Polski i awansować z grupy, wyjść z pierwszego czy z drugiego miejsca. Tomek, jak widzisz ten mecz już tak króciutko? Jak to się potoczy, twoim zdaniem? Chciałbym być, żebyśmy zapamiętali te starcie dwóch drużyn rozpędzonego Lecha, który też pokaże takie oblicze, które domowe oblicze, tak? I przeciwstawienie się najlepszej drużyny personalnie Legia, która wystawi, że będzie takie starcie, o którym będziemy mówić. Legia Lech, niedziela 17:30 przy Łazienkowskiej. Zacieramy ręce, mądrzejsi będziemy po spotkaniu. Piotr Mosur, Tomasz Sokowski, panowie serdecznie dziękuję. Dzięki za dzisiarku, dobrego dnia życzę państwu. Arkadiusz Błaszczyk, to był magazyn sportowy w Radiu dla ciebie. Kłaniam się i dobrego weekendu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen.